Manko, siemanko. Ja? Siemanko, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Taki, wiecie, wieczorny live'ik. Tak, chciałem sprawdzić, czy ktoś teraz ma czas, żeby wbić na live'a, żeby sobie pogadać. Wiecie, tak na chillu. Nie wiem. Czy dzisiaj ktoś będzie miał czas, aby wpaść na live'a? Ogólnie to tak, może ja przejdę do rzeczy, to co chciałem powiedzieć, powiem, a ktoś sobie po prostu to później obejrzy. Słuchajcie, jest takie coś, że co sobota, czyli co tydzień, w każdą sobotę będą filmy codziennie, w sensie, Boże, codziennie, przepraszam, źle mi się powiedziało, w każdą sobotę, co tydzień, będzie po cztery filmy, czyli jak będzie sobota za tydzień, to będą w tą sobotę kolejną cztery filmy na kanale, a codziennie jeden film, maksymalnie dwa. Dlaczego dwa filmy? Bo jeżeli dwa filmy będą miały, powiedzmy, minimum jednego dnia, minimum 4-3 minuty, 5 minut, no to wtedy potem dodam kolejny film. Ale jeżeli powiedzmy jednego dnia zrobię film, który będzie trwał około od 30 do nawet do godziny czasu, no to będzie wtedy tylko jeden film na kanale. Ale te krótkie filmy, powiedzmy, jak dodam jednego dnia jakiś krótki film, maksymalnie 5 minut, no to potem powiedzmy wieczorkiem dodam drugi. Ale jeżeli chodzi tutaj o długie filmy, no to długie filmy ten. Powiedzmy taki film długi 25 minut 30, no to wtedy na kanale pojawi się tylko jeden film. Siema Stas, siemanko, pozdrawiam. Dawno nie było też live'ów na kanale, więc dlatego tak mało widzów, dlatego też widzów nie ma, bo powiedzmy ktoś nie wie, ktoś nie subskrybuje kanału, a jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to zasubskrybuj, żebyś widział, że są live'y, a od dzisiaj też będzie więcej live'ów na kanale. Kolejny live na kanale będzie jutro, o której nie wiem. Nie wiem o której, ale będzie jutro kolejny live'ik. Elo, 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 co tam? No, u mnie dobrze. Myślę, że sobie chilluję. Bardzo fajne filmy dzisiaj były. Spoko, spoko. Siema Azyl, siema, siema. Jeszcze raz powtórzę, bo nie wiem, czy to usłyszeliście. W każdą sobotę będą filmy i to będzie tak, że w każdą sobotę będzie po cztery filmy. Każda sobota, czyli za tydzień w sobotę będziecie mieli na kanale aż cztery filmy, zaczynając od co najmniej od godziny 8 rano, no minimum 9. I te cztery filmy będą się pojawiać. Tak, będę je tak dodawał, abym zdążył do godziny, powiedzmy, co najmniej 20. Więc w każdą sobotę, co tydzień, będziecie mieli co oglądać. A od poniedziałku do piątku i w niedzielę po jednym filmie. Ale to powiedzmy po jednym filmie, jak powiedzmy będą krótkie filmy, to będzie tak. Jeżeli krótki film będzie maksymalnie 5 minut, no to powiedzmy tam za kilka godzin będzie kolejny i potem już następnego dnia. Tak was informuję, żebyście wiedzieli. Dobra, a dzisiaj muszę wam powiedzieć, że dzisiaj naprawdę napracowałem się, jeżeli chodzi o te filmy, bo na boisku nagrałem chyba dwa filmy. Tak, na Orliku nagrałem dwa filmy. Potem nagrałem na takim, na skateparku film, też z piłką nożną, potem jeszcze krótkometrażowy, potem coś jeszcze dogrywałem sobie, więc wiecie, no, było to całkiem ciężkie, ale, no ale warto było, warto było, kochani, i teraz sobie odpoczywam, teraz jest taki chill, chyba sobie jeszcze dzisiaj włączę komputer albo i nie. To tutaj mam komputer. Ale myślę, że komputera już nie będę włączał, tylko sobie po prostu już pooglądam coś na YouTube na telefonie. Bo mi się już kompa nie chce włączać. Dzisiaj jestem zmęczony.
A jutro, kochanie, będę cały dzień odpoczywał i myślę, że jutro nie wyjdę z łóżka do południa, albo w ogóle całą niedzielę będę leżał w łóżku. A czy będzie jutro film? Jutro film będzie, bo nagrałem dzisiaj film, który pojawi się jutro. No i ten film, no nie powiem wam ile trwa, nie powiem, bo to jest niespodzianka, no nie? Co najbardziej lubisz oglądać na YouTube? Wiesz co? Różnie, nie mam nic ulubionego. Dzisiaj obejrzałem film Freeza i się popłakałem, bo nie pamiętam kiedy, ale no Freeze dzisiaj na filmie zrobił coś naprawdę niesamowitego. Pojechał, ruszył się do zrobienia dobrego uczynku, zrobił coś dobrego. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony jestem z tego, że Freeze, wiecie, no, zrobił dobry uczynek, że pojechał. I jakby najbardziej po prostu gdzieś mi łzy poleciały, jak się tam jedna pani, kobieta, tak się przytuliła, aż się popłakała. I dla mnie było to mega, mega, mega kochane, mega słodkie, mega dobre. I co mogę dalej, co mogę więcej powiedzieć? Niesamowite, że Frizowi zachciało się zrobić taki dobry uczynek. Dobra, a jeżeli chodzi o film kulinarny, film kulinarny miał być dzisiaj na kanale. Niestety nie udało mi się dzisiaj dodać filmu kulinarnego, ale mam nadzieję, że jutro mi się uda jakiś film kulinarny nagrać specjalnie dla was. Obiecałem, że dzisiaj będzie, ale będzie jutro i mam nadzieję, że po prostu film kulinarny wam się spodoba, a na pewno będzie po prostu śmieszny. Mam nadzieję, bo ja właśnie chcę zrobić ten film kulinarny tak, wiecie, tak, żeby był zabawny, żeby po prostu można było się przy nim pośmiać, no nie, pośmiać. I no bo to właśnie o to chodzi na moim kanale, żebyśmy się bawili, żebyśmy się śmiali, żeby było fajnie, no nie, żeby było super, spoko. Oj, 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 skurcz dostaje. Mój ulubiony browar nie pije już, jakby nie pije piwa. Nie piję, jakby wiecie, w sensie dobra, szczerze nie będę okłamywał. Zdarza się, że wypiję, ale co 2, co 3 dni, a nieraz co 4 dni, dlatego że nie chcę przesadzać, dlatego że no, wypiję sobie przy grze, tak żeby wychillować, żeby sobie, tak wiecie, jak sobie odpoczywam, robię chill gdzieś, no to sobie wypiję, albo podczas oglądania filmu. Ale nie przesadzam, bo po prostu piję z umiarem, nie piję tak, żeby przesadzać, nie tak, żeby to poszło na jakąś taką moją złą relację z Bogiem, bo jak wiecie, no teraz staram się ciągle trwać w takiej relacji z Bogiem, tak jakby staram się odchodzić od złych nawyków, od złych rzeczy. No, wiecie, jak to jest z umiarem, to myślę, że to nie jest zbytnio złe, tylko po prostu trzeba z umiarem. Siema, siema. Siemano, siemano. Widać, widać. Oj, oj, oj. U, jaki skurcz. Bo ich nie ma. Na telefonie robię live. Ogólnie sobie uporządkowałem gry, no nie? Uporządkowałem sobie tutaj gry. O ja, kamera jest chyba brudna, ale uporządkowałem sobie tutaj gierki, które mam na komputer. Tutaj też jest kolekcja Szybcy i Wściekli. O, tam jest GTA 4. Oj, oj, oj. A czemu mi to? O, dobra, teraz poszło.
Ale najbardziej co jestem zadowolony, to już pokazuję. Moment, muszę odłączyć ładowarkę. Tutaj są właśnie ten książki Nicholasa Sparksa, ale najważniejsze, które mają zaszczytne miejsce, to tutaj są filmy. Tu jest film Chata, Bóg nie umarł 2, Bóg nie umarł Światło w ciemności. Tutaj są konferencje, książka Rozpalę wiarę, tutaj są płyty, to jest muzyką, to jest konferencja, tutaj coś jeszcze, Pismo Święte. Na przykład Matka Teresa, Święty, czyli Jan Paweł II. I one mają takie pierwsze miejsce. Mają takie miejsce, które muszą być na najlepszej półce. O! Tutaj jest Biblia, którą chcę odłożyć tutaj. Jutro na moim drugim kanale będzie właśnie kolejny odcinek i będę czytał coś. Będę czytał po prostu Słowo Boże, więc oczekujcie. Czy będę usuwał? Nie będę usuwał. Solban, już nie będę usuwał. Teraz wiem, że miałem po prostu taki czas, no nie. Był taki czas, gdzie usuwałem, ale po prostu już jest wszystko dobrze. A skoro jest dobrze, to po prostu, w sensie tak, filmy zostaną już na stałe. I jakby one nie będą usunięte nawet za 10 lat, no nie. Tylko nawet jakby tak, jakby nawet za 10 lat mam plany, żeby dalej robić kolejne nawet za 10 lat, za 5, za 15. Znaczy jak czas pozwoli. I oczywiście jak zdrowie. A jak tak, nie będę usuwał żadnych materiałów. Jak będzie to tak szło jak do teraz. Jak w tej chwili, no to ciekawe, ile za 5 lat będzie viewsów tutaj na tym kanale. Będę wchodził w informacje i może jakiś pierwszy milion? Pierwszy milion w 5 lat? Kurde. No właśnie będzie, bo powiedziałem, że jutro będzie. Tutaj właśnie sobie położyłem Pismo Święte. Jutro na tym drugim kanale będzie. Tylko że to nie będzie live, a będzie po prostu odcinek. Bo na tamtym kanale nie mogę robić live'ów, bo bym musiał mieć 1000 subskrypcji, a mam tylko 100 coś. No. Nie tęsknię za tymi czasami. Jakby nie biorę, wiecie, jakby nie biorę kasy ponad Boga, kasy ponad te prawdziwe wartości. Właśnie, pieniądze to nie wszystko. Nie można pieniędzy stawiać ponad Boga, nie można stawiać ich ponad te prawdziwe wartości, no nie? Które są tak naprawdę najważniejsze. W sensie Bóg jest najważniejszy, wartości to już w swoim czasie, no nie? Oliwia, jest coś ważniejszego od pieniędzy. Jest życie wieczne, życie z Bogiem, relacje z Bogiem, trwanie w Chrystusie z Chrystusem, modlitwa, Kościół. To jest ważniejsze od pieniędzy. Naprawdę, to jest ważniejsze od pieniędzy. Dobra, Mortki, jutro będzie filmik jakiś, mam nadzieję, że około 30-40 minutowy. Kończę tego live'a, bo mam już mało baterii. Chcę sobie odpocząć, chcę sobie pooglądać coś na YouTube. I do zobaczenia jutro. Siema, siema, Fiction. Za późno przyszedłeś, bo już kończę live'a.
No dobranoc, dobranoc, siema. No dobra, to jeszcze tak do 20 minuty, dobra? Jeszcze te 4 minuty zostanę. Jeszcze 4 minutki zostanę najwyżej. Tak do 20 minut. Co tam, jak tam? Dobrze, dobrze odpoczywam. Ogólnie dzisiaj zamierzam sobie poglądać do późna filmy jakieś na YouTube, może na CD. Bo pograć na telefonie to już nie gram na telefonie, ale sobie pooglądam jakieś filmy na YouTube na telefonie, bo miałem włączyć, tak jak mówiłem wcześniej, miałem włączyć komputer, ale mi się już nie chce. Soba, jakieś będziesz robił, ale co będę robił, bo. Seba, będą straszne historie. Nie zajmuję się tym już. To na dzisiaj już live'a nie będzie. No, dzisiaj już live'a nie będzie, a ten live'ik potrwa jeszcze. Nie wiem, może ten live'ik jeszcze potrwa z 5 minut. Chyba, że będzie dobrze, to jeszcze sobie pogadamy z 10 minut. Będziecie chcieli. Ogólnie jakie nogi mam. Chodzi mi o mięśnie, no nie? Czekajcie. Ja. Poczekajcie, może sobie trochę wstanę. Bo tu najlepiej będzie widać. Kurdele. Ja nigdy nie miałem. Nie, no może na kamerze tego nie widać. Może tego na kamerze nie widać, ale naprawdę. Ostatnio w ogóle i ta jedna prawa noga, no nie mam w niej zakwasy, boli mnie. I tak mi się wydaje, że ona jest większa od tej lewej. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje. Może spuchła albo coś. Albo coś w podobie. Bo naprawdę wczoraj mnie mega bolała, no nie? Ale tutaj jest mięsień, nie wiem czy tu widać. Tu mi takie coś wyskoczyło i tu, jak tak wezmę, to jest twarde i tutaj też jest twarde. Naprawdę potężna noga. Ogólnie dzisiaj, jak przekopałem cały orlik, no nie? Bo byłem dzisiaj, wiecie, na boisku i cały orlik, od bramki do bramki. Kurczę. Nieźle. W sensie jestem lewonożny, ale co trenuję? No biegam. Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w piłę. Przecież. I tylko to. No ta. W sensie ja umiem też strzelać z prawej nogi. Ogólnie jak ostatnio grałem z kolegami, no to. Z prawej nogi strzeliłem okienko, no ja jestem lewonożny, ale jakby też umiem, jakby też, no potrafię zdobywać ładne bramki prawą nogą umiem, powiedzmy, z rzutu rożnego wkręcać do bramki. Ogólnie tak ostatnio tak wkręciłem do bramki, mój kolega stał na bramce i on był taki jakoś ustawiony, ja po prostu wkręciłem tą piłkę z rzutu rożnego i ona tak leciała, że mu przeleciała przez ręce i normalnie od okienka i do bramki, no ja, no tak słupek i jak jest okienko, to się odbiła w okienku od słupka i wleciała do bramki. W sensie szkoda, że tego nie, że to się nie nagrało, bo gdybym to nagrał, no to i ja miałbym naprawdę, no to byłoby sztosik to byłby, naprawdę sztosik. Tylko niestety się nie, niestety nie mam tego, nikt tego nie zarejestrował. Kiedy urbex? Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy urbexy, bo mi się nie chce robić w tych samych miejscach, a nie wiem gdzie tutaj coś by było jeszcze. Muszę coś poszukać. Muszę poszukać jakieś
nowe stare budynki czy coś. Kiedy nowe jutro? Jutro taki 30-minutowy myślę, że będzie. A jutro tylko jeden będzie na kanale materiał. Bo tak to dopiero w poniedziałek też jeden albo dwa. Nie wiem, zależy jaki będzie pierwszy, długi. Jak długi będzie, no nie? Siema, siema. Ogólnie dzisiaj Krzychu z kanału Trenuj z Krzychem udostępnił, bo ja udostępniłem go, on przekazał dalej, też udostępnił, no nie? Screenshota mojego kanału. Więc spoko. Potecki, Wandal. Kto tam jeszcze? Kiedyś jeszcze Jołczok. Kto tam jeszcze? Potecki, Wandal. Ten Krzychu, Jołczok. Kto tam jeszcze? Kurde. No chyba jeszcze było kilku youtuberów, którzy właśnie wspominali o For me. Orczak TV, może wpadniesz do Krzycha na odcinek? W sensie wiesz, to zależy od Krzycha, powiedzmy czy mi zaproponuje czy nie. Bo jakby zaproponował, to bym wpadł i by było spoko, no nie? Tylko myślę, że on by musiał przyjechać, bo ja nie mam jak. No, jestem łysy, no. Mam Snapchat, w sensie teraz bym się nawet na tego Snapchata nie zalogował, bo nie pamiętam chyba pasów, ale miałem Snapchata. Ogólnie nie chcę mieć Snapchata. Nie, nie zapuszczam. Ja nawet Snapchata nie mam zainstalowanego. No to niech zerwie. Lepiej zachować czystość niż, wiesz, niż potem żyć z brudem. A nie chce mi się Snapchata instalować. Mam TikToka, mam Instagram, Facebook, YouTube. To mi wystarczy. Dwanaście piętnaście. Bardzo bym chciał zachować, chociaż już nie mogę. A gdybym cofnął czas, to bym po prostu tych błędów nie robił i bym dalej miał ją. Ale niestety 12-15 już nie mam i no i po prostu wiesz. Chętnie bym chciał, no ale no nie da się cofnąć tego. Nie da się jakby, wiesz, wiecie. O ja, 24 minuty, wow, zaraz 25 minut live'a, super. Ja nie oceniam i nie osądzam. Dziwny okres, ale Seba się poprawił. Adam, bardzo się poprawiłem. Jakby, nie wiem, wiem, że wiele osób nie zauważa tej zmiany, ale ona jest, no nie? I to usuwanie filmów, to też
jak dodawałem jakiś nowy materiał i znikał, no to był czas właśnie, gdzie ja się też jeszcze bardziej ogarniałem, jeszcze bardziej, wiecie. Ale ogólnie. Ogólnie się bardzo poprawiłem. Nawet nie wiem, co to jest, wiesz? Luca, wiesz, czemu tak piszesz takie słowa, takie zdania, które są kłamstwem, które mówią o tym tylko, że powiedzmy, nie wiem, może masz jakiś problem w życiu, może czujesz się niekochany, niekochana, to przyjdź do Jezusa, do kościoła, to zaczniesz się czuć kochany, zaczniesz się czuć kochana i będziesz wiedziała, że jest ktoś, kto cię stworzył, ktoś, kto cię kocha, ktoś, kto oddał życie za ciebie na krzyżu, zbawił ciebie, dał ci życie wieczne. I nie musisz tak naprawdę być osobą, która obraża innych, hejtuje. Nie musisz być osobą, która ocenia, osądza. Bądź osobą, która kocha, która się cieszy życiem, bo ma w sercu Jezusa. Czerwony samochód. Prawdopodobnie pamiętam. W sensie nie przypominam sobie, ale spoko. Oj. Ja nie słucham hejterów. Hejterzy to są osoby, które naprawdę jakby mało co mają prawdy, a praktycznie zero. Ale nie, ja już nutek nie robię. Obecnie też nie mam mikrofonu, ale będę miał. Będę miał niedługo, a jak będę miał, to może coś tam, wiecie, wleci niedługo. Wleci za jakiś czas. Adam, ten temat i taki content już zostawiłem za sobą. Tego contentu już nie ma, nie będzie. Siema, Cylejnoni, siema, siema. Co tam? Co tam, Cylejnoni? Siema, siema. Ten piękny wieczór, a zaraz będę się kładł. I będę sobie film oglądał na YouTube. Pozdrawiam Konrada. Pozdro. Nic nie zrobię. Co mam zrobić? No, moim ulubionym YouTuberem to jest Freeze. No nie, oprócz Freeza mam jeszcze. Ten. Mam jeszcze Rezziego. Kto tam jeszcze jest? Trenuj z Krzychem. Zacząłem oglądać. Kto tam jeszcze jest fajny na tym YouTube? Ja ostatnio też bardzo dużo oglądam sobie konferencji, a wiecie, takich konferencji na temat wiary, na temat Boga i to katolickie, no nie jakby takie konferencje, które nie są katolickie, tylko katolickie, na przykład wieczór chwały, czy tam uwielbienia, różne takie konferencje osób, które właśnie mówią o Panu Bogu.
które mówią o Panu Bogu i wiecie, i no jakby buduję tą relację. No ja staram się budować relację. Rower Kaśki, pozdro, pozdro. Zawsze, zawsze się można pośmiać. To mi jest sekret, nie zadawaj tyle pytań, bo ja nawet nie wiem, nawet nie pamiętam. Kurde, jak miałbym liczyć? Zbyt wiele ich było. Siema Piotr, jak tam? I jak tam przeprowadzka, jak tam życie, jak tam nowe życie? A, jeszcze mój, jeszcze lubię Bóg sam przez świat, dlatego, że, a w sensie nie, najbardziej też za to, że właśnie ten, jak on miał na imię, ten co prowadzi Bóg sam przez świat i miał tam nazwę Super Trump, a jak wiecie, lubię Super Trumpa Alexa. Bo sam przez świat lubię też podróży wojownika, lubię przez świat na fazie. No, ogólnie oglądam sobie podróży wojownika. Teraz nie oglądam, bo ta jego nowa seria jakby mi nie przypadła do gustu. W sensie content podróżniczy też będzie, no ja. Praktycznie jutro sobie robię taką wycieczkę, no i to będzie, wiecie, to będzie po prostu takiej, jutro będzie materiał właśnie taki podróżniczy, no nie? Oglądam, że świat na fazie, oglądam. Elo, elo. Nie byłem na Światowych Dniach Młodzieży, chociaż chciałem być. Adam, bardzo dobrze. Pozdro dla wesołej ekipy, pozdro. Pozdrowienkej do. Ach, ale ja mam chudą rękę, kurde. Jam i dalej chudę. Kurczę, odpoczywam sobie. O, ogólnie ten. Tam nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj jest padzik. Tu jest kolejny padzik. A w tych kablach. O, to jeszcze jeden padzik. A w tych kablach to czarne. To jest PlayStation 2. PS 2. Tutaj komputer. I PS 2. No i tam na górze są gry. Ostrość coś traci, przednia kamera. Nie wiem czemu. Fotel. O! Statywek. Taki fajny statyw. Zazwyczaj go codziennie używam, jest spoko. Pokrywa od komputera. No i ogólnie muszę wam powiedzieć, że zdjąłem z jednej strony, tam gdzie od tej strony, od której mogę, powiedzmy, wyjąć ramy, kartę graficzną i wszystko. Zdjąłem tą pokrywę, dlatego że no wtedy komputer, myślę, że ma lepsze chłodzenie, no ja. Siema Iwasi, jak tam Iwasi? Jak tam u ciebie Iwasi? Miałem taki gamingowy monitor z LED-em, który był podświetlany LED z tyłu. Nazwa firmy była podświetlana i tak sprzedałem. I wasi. No to skoro byłaś. Serio? A no to dzwoniłaś w noc. W sensie ktoś dzwonił wieczorem.
To wiesz, że mogłaś się odezwać, a nie po prostu milczeć. Bo ja halo, 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 nikt nie odpowiada, no nie? I się dzwonić nie dało już. W sensie wyłączyłem, bo myślałem, że to ktoś inny. No skąd miałem wiedzieć, że to ty? A właśnie napisz do mnie na Instagram, dobra? Bo będę miał... Słuchajcie, mordki, będę miał dla was nowy profil na Facebooku, dlatego że ten jeden mój profil został po prostu zablokowany. Nie mogłem przez dłuższy czas odgadnąć, kto to jest, chociaż wpisałem, odgadłem co najmniej 3 osoby, ale Facebook a tak uznał, że to za mało i no i teraz w ogóle nie mogę ten i nie mogę w ogóle teraz sobie jakby odblokować tego konta, więc muszę dla was założyć nowy profil na Facebooku, oczywiście jeżeli chcecie, no nie, no bo nie wiem, czy chcecie, a bym chętnie was, no chętnie bym was do znajomych przyjął, no to, bo to dla was, no nie? No to po prostu zapraszacie do znajomych i przyjmuję wasze zapro. Spoko, fiction. Iwashi, ja jakby swój profil dam może dzisiaj albo jutro z rana, jakby dam screenshota swojego nowego profilu na Facebooku jutro albo jeszcze dzisiaj. Jak mi się będzie dzisiaj chciało przenosić komputer, to dam dzisiaj. Jak mi się nie będzie chciało przenosić komputera, to po prostu jutro utworzę Facebook albo po prostu sobie na telefonie utworzę nowy profil na Facebooku i tam i dam screenshota na Instagramie i też na stronie, no nie?